nami wszystkimi. Amen. Biblijnym hasłem tegorocznego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan są słowa 27 wiersza przeczytanej przed chwilą od Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi: będziesz miłował Pana, Boga swego, a bliźniego swego, jak siebie samego. Łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, Twoje wśród nas pasterzowanie, a teraz daj, abyśmy z Twojej miłości i prawdy Twojego słowa czerpać mogli ku wzmocnieniu wiary naszej i składania świadectwa, że Tyś jest prawdziwym Panem i Zbawicielem naszym. Błogosław tak słuchanie, jak i zwiastowanie Twojego słowa w sercach naszych. Amen. Ekscelencje księża biskupi, czcigodni duchowni, drogie siostry, a także siostry i bracia zgromadzeni na dzisiejszym naszym nabożeństwie. Myślą przewodnią każdego nabożeństwa ekumenicznego są słowa Jezusa zawarte w Jego arcykapłańskiej modlitwie, wypowiedzianej przed Jego męką i śmiercią na krzyżu. To modlitwa o jedność Jego uczniów, aby wszyscy byli jedno, aby świat uwierzył. Dlatego też nam jako chrześcijanom, który łączy, jak pisze apostoł Paweł, jeden chrzest, jedna wiara, jeden Bóg Ojciec, Pan naszego Jezusa Chrystusa, nie wolno stracić nadziei, ani też przestać się modlić i pracować na rzecz jedności. Łączy nas bowiem jedno, miłość do Boga w Chrystusie i doświadczenie poznania miłości Boga, która jest widoczna, kiedy wspólnie możemy się gromadzić na modlitwie i wspólnie też oddawać cześć i chwałę naszemu Bogu.